Lotto Bydgoszcza i druga osada, więc tor pierwszy bliżej nas po południowej stronie. Zwyciężał Pudł najmocniej. Niech pan tylko siły zachowa do samego końca. BTW zdecydowanie. Jest tutaj przewaga wody, a więc dwie długości łodzi. BTW przed Zawiszą Bydgoszcz. Na miejscu drugim. No i proszę spojrzeć. Długość łodzi przewagi na linii mety. Lotto Bydgoszcza, Wiktor Zieliński, Gabriel Fliger, Jakub Frąckowiak, Jakub Lewandowski. Jest pierwszą osadą Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, a wbiegło miejsce trzecie. Bydgoski Klub Wioślarek i Lotto Bydgoszcza 2. Nowego Nabrzeża teraz na prowadzeniu BTW. Chyba z problemem ustalenia rytmu wiosłowania, ale jest coraz lepiej. Uwaga, uwaga, bo zaraz barkę staranujecie. No, trudne są dziś warunki, naprawdę trudne. Jest wiecznie taka nieprzyjemna fala, tworzy się na wodzie i o, ponad długość łodzi. Zwycięża Lotto Bydgoszcza, druga osada. Będzie w stanie odpowiedzieć. 30 metrów, 20 metrów do mety, pół długości łodzi. Druga osada Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego zwycięża i zajmuje dziś miejsce trzecie, a Zawisza Bydgoszcz na miejscu czwartym. Krótki dystans, jeśli nie będzie błędu technicznego, to oni chyba zwyciężą, ale Bydgoszcza jeszcze próbuje odpowiedzieć. To jest długość komory, jest pełna pół długości łodzi. Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie przed Lotto Bydgoszczą. Pierwsza osada za naszym wyglądem. Już jest startowany.
A więc numer 8 nie może po prostu mieszkańców. Zaproszę Państwa, zapraszam także w najbliższą sobotę, już od godziny 10 przy wioślarskich klubów w kraju. Może zatem przy pięknej pogodzie w najbliższą sobotę warto. Mam nadzieję, że się podobało i obiecuję, że następnym razem będzie jeszcze lepiej.